Siostry i bracia, chcę kontynuować moje rozmyślania oparte o list apostoła Piotra. To nie jest typowe studium biblijne. Otwórzmy pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wersety od 9 do 12. Nie czytam całego rozdziału, ale ten fragment posłuży dziś pewnym myślom. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, ale teraz go dostąpiliście. Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nietutejsi, rezygnowali z rząd ciała, które walczą przeciwko duszy. Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak, by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. Temat, którym dziś chcę się zająć, to duchowa choroba morska. Czy ją przeżywamy, czy nie? Biblia przypomina, że jesteśmy wędrowcami. Jesteśmy przechodniami, tylko podróżnymi w tym świecie. Pielgrzymujemy, tylko tu przechodzimy. Wszystko jedno, jak na tej ziemi podróżujemy, to widzimy to z praktyki codziennego życia, że przemijamy, że jesteśmy tu czasowo na tej ziemi. I apostoł Piotr w tym liście, w tym rozdziale chcę nam przypomnieć, że jako podróżni, jako ludzie przemieszczający się z myślą o wieczności, podróżujemy jednak pierwszą klasą. Lecimy samolotem w pierwszej klasie, a nie w drugiej. No, jak można tak się wywyższać? Otóż lecimy razem z wszystkimi tym samym samolotem, ale my lecimy w pierwszej klasie. Dlaczego? Bo jesteśmy narodem wybranym. Niech się ktoś tam obraża, to jest jego problem. Wy jesteście rodem wybranym, dlatego mamy te korzyści, błogosławieństwa, których reszta świata nie ma. Jakie to są korzyści? Po pierwsze, że jesteśmy wybranymi. To jest niesamowite. Wy jesteście rodem wybranym. Jesteśmy wierzącymi i skoro staliśmy się chrześcijanami, chociaż nie zasługiwaliśmy na to wybranie, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Zostaliśmy umieszczeni w podróży w pierwszej klasie. Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiada, on nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie. Umieścił nas, używając tego słowa w cudzysłowie, w pierwszej klasie. Umieścił nas, Słowo Boże powiada, na wysokościach nieba. My podróżujemy. Czasami zapominamy chyba o tym i stąd ten mój pomysł zainspirowany oczywiście tym słowem. Mówię w ostatnim czasie tak często o tym, że ten świat nie jest naszym domem. Wędrujemy, podążamy do nowego miejsca. Po drugie, dlaczego jesteśmy w pierwszej klasie? Bo jesteśmy ludźmi, których Bóg chce używać. Nie jesteśmy rozpieszczani. Dlatego, że jesteśmy w pierwszej klasie, to jesteśmy rozpieszczani. Otóż nie.
Jesteśmy dlatego w tej pierwszej klasie, by być użytecznymi i przydatnymi dla Królestwa Bożego. By rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. To w tym nowym tłumaczeniu tak brzmi inaczej, ten werset, który wielu z nas być może zna na pamięć. Wybrał nas do tej pierwszej klasy nie po to, byśmy się rozgościli i czuli się dobrze, no tak jakbyśmy lecieli tym samolotem 747 w pierwszej klasie, jak prezydent amerykański lata, gdzie ma tam wszystkie luksusy w tym samolocie. Otóż nie po to, by się tym samolotem tylko przemieszczać w komfortowych warunkach, ale po to, by wypełnić swoje zadanie. Rozgłaszać to, do czego nas powołał Pan Bóg. Po trzecie, dlaczego pierwsza klasa? Ponieważ nie jesteśmy bezużytecznymi kamieniami, ale mamy być kamieniami użytecznymi, żywymi. My nie jesteśmy otaczakami, które trzeba przepychać, popychać, ustawiać gdzieś, żeby się coś ruszyło. Wy sami niczym żywe kamienie jesteście wbudowywani w dom duchowy, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary, miłe Bogu, ze względu na Jezusa Chrystusa. A więc nie mamy się przywiązywać tu do tego życia na ziemi, ale być użytecznymi, być żywymi kamieniami wbudowywanymi w tę Bożą świątynię. Ktoś opowiadał taką historię, że była taka osoba w kościele, która była przywiązana tak do swojego miejsca w ławce. Ja zresztą znam z naszego zboru taką sytuację, że też był ktoś, kto tak przylepił się do swojego miejsca, że jak pewnego razu ktoś na jego miejscu usiadł, doszło do spięcia poważnego. Ale o tej osobie powiadają tak, że jak zmarła, to rodzina poprosiła, czy mogliby taki odlew z brązu tej osoby zostawić w tej ławce, gdzie ona zawsze siedziała. No i oczywiście ksiądz się zgodził i tam stał odlew w tej ławce, gdzie ona zawsze siedziała. Ale cóż to było? To był ciężar własny, kamień martwy, cały czas w tym samym miejscu. Nie zrobiła niczego ta osoba, jak tylko to, że całe życie przesiedziała w tym jednym miejscu. Reprezentowała tylko swój ciężar własny. Myśmy przez kontrast zostali porównani do kamieni żywych. Bóg używa nas w budowie. Jeśli pamiętacie banany, to wiecie, z jak krzywych cegieł Bóg buduje ten kościół. Każdy inny, nieforemny. To nie są cegły takie równiutkie, a jednak stawia kościół. Pan Bóg stawia ten kościół. Używa nas w duchowym domu. Powołał nas nie po to, byśmy w kościele żyli na pół etatu. Nie jesteśmy kapłaństwem na pół etatu, Słowo Boże powiada. Jesteśmy żywymi kamieniami, by funkcjonować. Nie przestajemy być kapłanami, gdy wychodzimy z tego zboru. Nie zdejmujemy tej swojej szaty kapłaństwa. Tu byliśmy kapłanami świętymi, a poza zborem już nie. To jest tak jak z małżeństwem, jak z rodziną. Kiedy idziesz do pracy, to nie przestajesz być mężem i żoną w domu przecież. Jesteś w pracy, no to ktoś by mógł pomyśleć, teraz nie jest mężem, nie jest żoną. Dzieci nie przestają być naszymi dziećmi, nawet jak idą do szkoły. Wracają, są cały czas naszymi dziećmi. Zawsze kapłaństwo, zawsze żywa ofiara. To jest nasze powołanie. Dlaczego? Bo zdążamy, podróżujemy, lecimy pierwszą klasą, najlepszym samolotem, jaki moglibyśmy sobie duchowym wyobrazić. Zdążamy do wieczności. Kiedy ludzie lecą pierwszą klasą,
to czasami myślą, że zasługują na uznanie, na wyróżnienie. No w końcu są lepsi, lecą tą jedynką, co by nie powiedzieć. Reszta musi w ekonomicznej klasie się męczyć. W pierwszej klasie fotele są rozstawione szerzej, możesz nawet położyć się, a w tej ekonomicznej to tak jeden przy drugim siedzi, jeden drugiego potrąca łokciem. To nie jest takie komfortowe. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, ale teraz go dostąpiliście. Nie lecimy pierwszą klasą dlatego, że nasza moralność jest lepsza. Czasami ludzie tak myślą. Jestem w kościele, robię to i to, a więc jestem lepszy od innych. Ale jeśli by tak ktoś pomyślał, mam nadzieję, że nie, bo byś się wpisał w grupę nowoczesnych faryzeuszy. Piotr to prostuje. Nie byliśmy ludem. Myśmy na to nie zasłużyli, by lecieć pierwszą klasą. My nie mieliśmy takich uprawnień, ale Bóg to zrobił. Dostąpiliście. I to jest ta ważna wartość, jaka wynika z drugiego rozdziału. Coś się zmieniło. Spotkaliśmy Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w drodze, jesteśmy pielgrzymami. Tu nie mamy miejsca trwałego. List do Hebrajczyków powiada, nie mamy tu bowiem miasta trwałego, ale tęsknimy za przyszłym. W 1961 roku Jurij Gagarin po powrocie na Ziemię z pierwszego lotu kosmicznego człowieka powiedział, że nie widział w tym locie, ani tam, gdy był, ani nieba, ani żadnego Boga. I ktoś skomentował to tak. Pewien mężczyzna powiedział tak. To mnie nie zmartwiło, że Gagarin nie widział Boga. Nie wpadł na Boga zaledwie paręset kilometrów nad ziemią. Zmartwiłoby mnie, gdyby na niego wpadł, to bym się martwił, bo on jeszcze nie był tam, gdzie powinien być. Niebo to świat mojego ojca, a nie kosmonautów. Oni sobie mogą opowiadać różne rzeczy. Niebo to miejsce, gdzie jest mój Bóg, a Gagarin tam nie doleciał. Zresztą fatalnie skończył swoje życie. Piotr mówi nam, że jesteśmy podróżnymi, pielgrzymami i mamy obietnicę błogosławieństwa, a równocześnie doświadczamy różnych, wydawałoby się, rzeczy, które powinny nas ominąć. Nie powinniśmy cierpieć, ale rzeczywistość jest inna. Cierpimy. Życie powinno być piękne, ale nie zawsze tak jest. Doświadczamy zmartwień. Martwimy się. My również w ostatnich dniach byliśmy zmartwieni. To nie znaczy, że zrozpaczeni, ale martwiliśmy się. Nie mamy uprzywilejowań wielkich. Apostoł Paweł powiada, tak wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, Jezusie, będą prześladowani. Niedawno był taki dzień poświęcony prześladowanym. Ludzie myślą, wierzący, lecimy pierwszą klasą, nam się należy, jesteśmy wybrani, my nie będziemy chorować, my wszystko mamy, będziemy bogaci. Ale rzeczywistość, okazuje się, że nawet tym, co tak kłapią, używam mocnego słowa, i tak, jest tak samo jak wszystkim innym. Wcale im lepiej nie jest, wcale nie. Chyba, że coś robią na boku niewłaściwego. Oszukują, kradną, kręcą, no to tak. Normalnie nie. Każdy żyje przeciętnie. Nie należymy do tego świata przecież. Kochani, przestańcie się dziwić. Czwarty rozdział tego samego listu Piotra powiada, że spadają na was bolesne doświadczenia. Nie spotyka was nic niezwykłego. Dzieje się to, aby poddać was próbie. Oto nasze zajęcie, nasza służba. Jesteśmy poddawani próbie.
Pan Bóg poddaje nasze życie próbie. To nie znaczy, że się nad nami znęca, że nam dokucza. Poddaje próbie. Jak się poddaje próbie złoto, srebro, szlachetne metale. Taka jest rzeczywistość, w której żyjemy. Nie należymy tutaj, bo my nie jesteśmy obywatelami tego świata, tylko przechodzimy. To jest wspaniała wiadomość. My tu nie osiądziemy na zawsze. A więc ten ból, doświadczenia, przykrości, trudności kiedyś się skończą. Ale to nie jest kara, jakiej doświadczamy. To jest Boża próba. Oczywiście trudno jest przez te próby przechodzić. Wcale nie jestem bohaterem i kiedy doświadczam prób, to wcale nie jestem lepszy od was. Tak samo jestem zmartwiony, czuję się źle, ale perspektywa, że Pan Bóg mój słyszy, że Pan Bóg wie, co robi, że nie stracił kontroli, że mogę Mu zaufać, będzie to boleć, będzie to trudne, będą łzy, ale On się nie mści. To nie jest Bóg, któremu ja powierzyłem życie, a On tego nie docenił, czy nie uznał tej mojej oferty, mojego ofiarowania. Jeśli tego nie rozumiemy, to będziemy zdezorientowani i chorzy. Jak to się nazywa, ta choroba? A no właśnie, z jednej strony doświadczenia i trudności, a z drugiej Boże błogosławieństwo. Nagle zaczynają się ścierać te dwie rzeczywistości. Co to jest? A no to jest choroba morska. Albo tak zwana choroba lokomocyjna. Choroba lokomocyjna nazywa się kinetoza. Schorzenie wywołane podczas poruszania się dowolnymi środkami transportu. Przyczyną jest brak zgodności bodźców, sygnałów wzrokowych i błędnika odbieranych przez mózg. Podczas jazdy wzrok odbiera zmianę otoczenia. Mózg to interpretuje jako ruch, ale błędnik tego nie interpretuje jako ruch. I wtedy czujemy się źle. Mamy nudności. Zauważcie, że pasażer w samochodzie z tyłu może tę chorobę mieć, ale już kierowca, który jest z przodu i ma utkwiony wzrok w drodze, no, nie przeżywa tego. Dwie różne rzeczywistości przenikające się powodują tę chorobę lokomocyjną. Choroba ustępuje zwykle, gdy zaprzestaniemy podróży. Gdy zejdziemy na przykład ze statku, tam buja, to jeszcze bardziej się to przeżywa. Niektórzy w samolocie doświadczają takiej choroby lokomocyjnej. Nazywa się ją lokomocyjną lub morską, bo najłatwiej na morzu jest o to zjawisko. Dwie różne rzeczywistości. Boża rzeczywistość, do której zdążamy, Boże błogosławieństwa, Boża droga, i równocześnie ta druga rzeczywistość, z której często nie rozumiemy, dlaczego doświadczam, dlaczego spotkały mnie takie rzeczy. Powstaje konflikt między naszą percepcją z Bogiem, a rzeczywistością, w jakiej żyjemy. Niektórzy w tej chorobie niestety tkwią dosyć długo. Czym się objawia ta choroba? Mi się należy, mam prawo, lecę, a więc mam prawo z tego korzystać, mnie się należy, bo jestem wierzącym. Chory na chorobę morską. 100%. Osoby, które mają taką dolegliwość, powinny coś zrobić. Jest na tą chorobę antidotum. Otóż to, co powiedziałem. Kierowca, gdy trzyma kierownicę i patrzy w przód, nie ma tej dolegliwości. I Boże Słowo powiada, utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. Jeśli będziemy wpatrzeni w Jezusa Chrystusa, a nie na boki, nie masz problemu z chorobą, z duchową chorobą lokomocyjną. Już ci się nic nie należy, już nie masz żadnych praw, jesteś tylko dzieckiem Bożym, któremu Pan Bóg chce pomóc. Corrie ten Boom napisała w książce Bezpieczna kryjówka,
Gdy trafiła do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, wszystko, co ją utrzymało przy życiu, tam ludzie umierali. Ona przetrwała, jej siostra zmarła. Ale jedno, co ta jej siostra, zanim zmarła, powiedziała: patrzmy tylko na Jezusa Chrystusa. I ona powiada, gdyby nie patrzyła na Jezusa Chrystusa, one przemyciły do obozu Biblię i z więźniarkami czytały codziennie Boże Słowo. To je trzymało przy życiu. Miej wzrok skierowany na Jezusa, a nie doświadczysz żadnej choroby duchowej, lokomocyjnej. Zawsze patrz na tego, który jest przed nami. Oddychaj właściwym powietrzem, świeżym. Powiadają, że jeśli ktoś ma tę chorobę, to dobrze jest wychylić głowę z samochodu i tak zachwycić się dużymi haustami świeżego powietrza. Żyj duchowym, świeżym powietrzem. Styl życia naszego jest symptomem tego, czy jesteśmy chorzy duchowo, czy nie. Ten świat nie jest naszym domem. Ja tylko przechodzę. Ilu ludzi, ilu z nas po powrocie z jakiejś wycieczki, z jakiegoś urlopu, albo gdzieś byliśmy daleko w podróży, czy nie zdarzyło się wam powiedzieć: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej? My zawsze, gdy wracamy, gdziekolwiek pojedziemy, wracamy do domu, mówimy: jaki on jest, to jest, ale tu jest najlepiej. Nareszcie tu mogę odpocząć. To jest mój azyl, gdzie się czuję bezpiecznie. Ten świat nie jest naszym domem. Tylko krótki czas tu jesteśmy. Ale w tym domu, tu, nie zawsze się czuję bezpiecznie. Ale Jezus powiada: ja wam przygotowałem dom, oczekuję. To jest wspaniałe miejsce. I w tamtym domu będziemy się czuć doskonale. Kościół i uczniowie w tamtych czasach już żyli tymi dniami. Oni sądzili, że już lada dzień Jezus znów powróci, zabierze i że się sytuacja zmieni, że będą w domu Ojca. Żyli tym oczekiwaniem. Ten powrót Jezusa będzie nagły. Jezus tę swoją publiczną działalność rozpoczął taką prostą informacją. Podkreślał, że już koniec czekania. Marka, 1:15. Nadeszło Królestwo Boże. Czas porzucić własne drogi i zaufać prawdom dobrej nowiny. W naszym starszym tłumaczeniu jest: pokutujcie, przybliżyło się Królestwo Boże. Noe uwierzył takiej informacji. Noe, czas zbudować arkę. Chcę ciebie uratować. Będziesz podróżował pierwszą klasą, ale musisz sobie zbudować tę arkę. Noe uwierzył Bogu. Mimo że to trwało, mijały lata. On nie zbudował arki z powodu strachu. Arka nie była symbolem strachu. Arka była symbolem Bożej miłości. Bóg okazał mu miłość. I on tę miłość zaakceptował, zbudował ją. Czy myślicie, że jak ją budował, to mu słońce nie doskwierało? Ile razy się kładł może zmęczony, powiedział: no po co ja to buduję? Śmieją się ze mnie. Co ja robię? Mam tego dosyć. Jak jutro się nie zmieni, to przestaję budować. Stał jutro to samo i dalej budował. Może niektórzy z was pamiętają, kiedy mieliśmy pierwszą wizytę Olena Gryfina w naszym zborze, on opowiadał, jak się nawrócił. Był policjantem. Przyszedł do zboru i śpiewali jakiś refren. I kiedy ten refren śpiewali, no zaśpiewali go raz, drugi, ale kiedy po 15 raz zaśpiewali, to on się zdenerwował, powiedział: no nie, wychodzę. Odwrócił się i chciał wyjść. I w przejściu mówi: nie wie, jak to się stało. Duch Święty go powalił na ziemię. Mówi: nie wie, jak długo tam leżał, ale kiedy doszedł do siebie, oni dalej śpiewali ten sam refren.
Noe arkę budował i codziennie widział to samo, szkielet. Ale doczekał dnia Bożej miłości i łaski. Czasami myślimy, że Bóg zapomniał o nas. Codziennie to samo, codziennie te same problemy. Ale Noe uwierzył Bogu. Łódź Noego uratowała jego życie, bo Bóg tak chciał. Bo Bóg chciał go przenieść w sferę innego życia. Uwolnił go od tej duchowej choroby morskiej. On naprawdę mógł zaufać Panu Bogu. Kościół jest jedyną organizacją. Słuchajcie, bo tak często się boimy. Nie, my Kościół budujemy duchowy, jesteśmy organizmem, a Kościół nie jest organizacją. Jest. Jest organizacją, która powstała dlatego, aby mieli korzyści ci, którzy nie zasługują na to, aby w nim być. Myśmy zasługiwali, by być w Kościele? Oczywiście przeniesiemy to na dwie możliwości, ten duchowy i fizyczny Kościół. Ale co, zasługiwaliście tak na bycie w Kościele też? Ja myślę, że nie każdy. Jakimi byliśmy? Może by się nas bano, może ja bym się niektórych bał. Bym sobie myślał, a lepiej niech tam stoi jakiś Cerber i pilnuje, żeby nie wszedł. Ale Pan Bóg nas zmienił. Dziś z radością was witamy w tym miejscu. Cieszymy się, kiedy widzimy, jak przychodzicie, jak wchodzicie. To jest naszą radością, ponieważ to jest miejsce, na które nie zasługiwaliśmy, ale je mamy. Nie wiemy wszystkiego, co nas czeka. Dlatego Boże Słowo powiada, wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny. Tak, aby ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. Na ten dzień czekamy. Na ten dzień oczekujemy, kiedy Jezus nagle przyjdzie i zabierze swój Kościół, zabierze ludzi zbawionych, zabierze nas. Nie wiemy dokładnie, co nas po tej drugiej stronie czeka. Tak naprawdę nie wszystko jest opisane. Są tylko pewne detale, a już jak to jest piękne, gdy czytamy. Ale znacznie będzie lepiej, niż my sobie możemy to wyobrazić. Dlaczego tak myślę, że tak będzie i że pragnę tam znaleźć się? Ponieważ wiem, że po tej drugiej stronie jest Chrystus, że On tam na mnie czeka, że będzie tam z nami. A więc mamy polecenie od Pana Boga, od Jezusa Chrystusa, które przekazuje nam apostoł Piotr. Bądźcie ludźmi oczekującymi, czekajmy, bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Czasami powiadamy, czekam na przyjście Pana. Ale pytanie nie brzmi tylko, czy czekasz na przyjście Pana, ale jak żyjesz tutaj, czekając na przyjście Pana, to są bardzo ważne pytania. Jak żyjesz, decyduje tak naprawdę, czy czekasz na przyjście Pana. Wielu ludzi mówi, że czekają na Pana, a żyją tak, jakby na Niego w ogóle nie czekali. Bo tak żyją, jakby co najmniej 200 lat mieli tutaj żyć. Ja dzisiaj się śmiałem, żeśmy jadąc samochodem rozmawiali. Mówię do siostry, która dba o swoje zdrowie. Super, fajnie. I tak się zaśmiałem, mówię, no może 150 lat siostra chce przeżyć. Nie chcę być kłopotem dla innych. Proste. Jak żyjesz na tej ziemi? Jak żyjemy? Bo życie nasze będzie świadczyć o tym, czy czekamy na przyjście Pana, na powrót Pana. Kochani, my nie musimy umierać na choroby. My umieramy i odchodzimy z powodu czasu, jaki nam Pan Bóg wyznacza. Powiada, wracaj do domu i wracamy. To nie ma żadnego związku z chorobami naszymi, których doświadczamy. One czasami
mogą przyspieszyć to odwołanie. Ale nie choroba przyspieszy, tylko przyzwolenie Pana Boga. Jak żyjemy, oczekując przyjścia Jezusa Chrystusa? A więc to jest to pierwsze. Oczekujcie. A drugie, starajcie się. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Oto recepta, jak żyć, oczekując w tym świecie, w tym miejscu, które nie jest naszym domu, jak być przygotowanym na spotkanie w tym nowym domu. Ten świat nie jest domem mym. Podążam do innego świata. Tu jestem czasowo, jestem przechodniem, jestem tylko kimś, kto podróżuje. Na jakiej uczcie wolelibyście być? Tu na ziemi czy w niebie? Kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, mój kolega przyjechał któregoś dnia po mnie i powiedział, chodź, pojedziemy do sklepu. Nie bardzo mi się chciało, ale w końcu i tak nie miałem nic do robienia, a dla mnie to był nowy świat, Stany Zjednoczone, więc każde pójście w jakieś miejsce było atrakcją. Ale po drodze, gdyśmy jechali, on powiada, tylko wstąpimy do domu, zabierzemy moją żonę i pojedziemy dalej. Kiedyśmy weszli do domu, było ciemno i nagle rozbłysły światła w całym domu, a tam w dużym pokoju pełno ludzi czekało. Czekali na mnie. Udało mu się przechytrzyć mnie na przyjęcie. Z powodu mojego takie przyjęcie zorganizowali, ale chcę użyć tego przykładu. Czy chcielibyśmy na takim przyjęciu pozostawać, czy ktoś przyszedł i powiedział, wiesz co, ale mam jeszcze lepsze przyjęcie, chciałbyś się wybrać, ale tu jest świetnie, no, tylu przyjaciół, tylu znajomych, dobra zabawa, dobra atmosfera, przyjemnie jest, dobre jedzenie, posiedźmy tu. Gdyby jednak nas zabrał, mogłoby się okazać, że warto było z tamtego przyjęcia zrezygnować, dlatego że inne przyjęcie na nas czeka jeszcze lepsze. Jak żyjesz na tej ziemi? Jak my żyjemy? Oczywiście nie mogę stawiać pytań wam, jak żyjesz, tylko oskarżając jakby. Ja siebie pytam, jak ja żyję? Czy przygotowuję się? Czy o tym myślę? Czy wiem, że zdążam do innej rzeczywistości? Tam mnie oczekuje uczta dopiero. Tam będzie coś niesamowitego. Ja sobie tylko to wyobrażam. Podejrzewam, że nawet tak nie będzie. Ale przykładowo, no wchodzę tam, rozbłysną światła, a ja wszystkich znajomych zobaczę i powiem, no to jest uczta, to warto było podróżować, warto było lecieć. Będziemy doświadczać takiej duchowej radości. Oczywiście dziś jesteśmy w rozdarciu, w tej chorobie morskiej, komunikacyjnej. Doświadczenia i Boża rzeczywistość ścierają się. Wiecie, zachowujemy się czasami jak dziecko. Ile razy dziecko, kiedyście z małym dzieckiem jechali samochodem, ile razy was zapytało, daleko jeszcze? No już będziemy. Nie minęły 2 minuty, daleko jeszcze? Już? Dojechaliśmy? No za 15 minut będziemy, czy tam za pół godziny. Nie minęła minuta. Już? Daleko jeszcze? Niecierpliwe, chcę dotrzeć do celu podróży. Ale chciałbym, by ludzie wierzący tak w takiej niecierpliwości byli i czekali. Daleko jeszcze? Panie, jeszcze? Kiedy będziemy? Kiedy dotrzemy? Kiedy wrócisz? Dlatego w objawieniu czytamy taką modlitwę. Przyjdź, Panie Jezu. Ale niektórzy wołają nie przyjdź, Panie Jezu, tylko wołają pagórki, góry i pagórki. Upadnijcie i przykryjcie nas. Nie, Panie Jezu, przyjdź. Jak żyjemy? Jakie to jest życie? Podążamy? Ten świat nie jest domem mym. Podróżujemy w kierunku wieczności. Mogę porównać tylko tę naszą praktyczną podróż do takich 3 zachowań, czy 3 zjawisk. Jakkolwiek to zinterpretować. Użyję do tego celu takiej interpretacji. Jajko,
ziemniak czy kawa. Kim jesteśmy? Kim jesteś? Twarde jajko potraktować wrzątkiem, doświadczeniami. Kiedy przeżywamy różne doświadczenia, jesteś jajkiem? Jak wrzątek cię dotknie, to co z jajkiem dzieje się? Twardnieje. Jesteś twardy? Takie jajko na twardo? A twarde ziemniaki, jak potraktujesz doświadczeniem, gorącą wodą, co się z nimi stanie? Rozgotują się. Są miękkie. Odwrotnie. Kiedy przeżywamy doświadczenia, stajemy się czasami właśnie tacy plastyczni. Miętcy. Uformowani. Nie są twardzi. Pan Bóg nas zmiękcza. Ale jest jeszcze trzecia rzecz. Kiedy ziarna kawy potraktować gorącą wodą, wrzątkiem, co się stanie? Wydadzą piękny aromat, zapach kawy. I nie udawajcie, że nie lubicie tego zapachu. Lubimy ten zapach. On jest miły. Kim jesteśmy? Pachniesz światem? Czy pachniesz światem, na który oczekujesz? Masz chorobę morską? Czy chcemy pogodzić te obydwie rzeczywistości? Mam nadzieję, że nie. Ten świat nie jest domem naszym. Wydawajmy piękny zapach, aromat ludzi, którzy oczekują nowej rzeczywistości z Panem Bogiem. Ten świat nie jest moim domem. Chociaż tu żyję i serio go traktuję, to bardziej serio traktuję świat Bożej miłości, do którego podążamy. Podziękujmy za to Panu Bogu, że nie zostawił nas w rozpaczy, w tajemnicy, ale pozwolił nam poznać Jego dobroć i łaskę. Amen.